Namaste, witajcie na kanale Tomasz Totki Live. To jest program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Kryszna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest Wiktor Kwinta. Dzień dobry. Wiktor Kwinta jest dość ciekawą osobą, którą znam od wielu, wielu lat. Jest przedsiębiorcą i podróżnikiem i dzisiaj chciałem porozmawiać na temat podróży po Indiach i różnych historii, przygód z tym związanych. Wiktor jakby jest znany z tego, że podróżuje zazwyczaj nieutartymi szlakami, czyli w tych wszystkich miejscach, które nie przewidują przewodniki. Czy mógłbyś opowiedzieć o swojej w ogóle pierwszej wyprawie, wycieczce czy wyprawie do Indii, nie wiem jak to nazwać? Pierwsza wyprawa była kilka lat temu i ona była raczej po tych miejscach takich bardziej znanych. Ta po mniej znanych to była ta ostatnia z tego roku, ale jeśli chodzi... To za chwilę, tak, ale jeśli chodzi o pierwszą, ja odkąd pamiętam, jak miałem naście lat, chciałem pojechać do Indii, to się jakoś nie składało, długo się nie składało, aż wreszcie się poskładało raptem 5 lat temu, to nie było tak wcale dawno. No i w ogóle pierwsza historia już związana z lotem. Byłem mówiony z moim znajomym, właśnie lecieliśmy do Delhi, lecieliśmy z innych miast do Niemiec, w Niemczech mieliśmy jechać jednym samolotem. Co się okazało, mój samolot z Poznania miał opóźnienie, wobec czego widziałem tylko jak on się wzbija w powietrze, leci do Indii, a ja sobie pojechałem do hotelu w Monachium bodajże i na drugi dzień oczywiście Lufthansa się nami zajęła. Trochę to wszystko trwało, całą dobę miałem opóźnienia, więc już na dzień dobry jeden dzień straty, że tak powiem. I co? Lądujemy na lotnisku, mój znajomy przysłał mi w międzyczasie namiary, gdzie jest, w jakim miejscu się zatrzymał w Delhi. Był środek nocy, bo te samoloty zazwyczaj lądują w nocy. Ja tam słyszałem oczywiście o jakichś różnych próbach naciągania i tak dalej. Zastanawiam się, jak te Indie będą wyglądać. No ale pierwsze co, to mówię, no dobra, no to jakoś się do niego tam dostanę, do tego hotelu bez problemu. Rano będziemy się zastanawiać, co dalej. No i poszedłem bukować taksówkę, bo tam są takie prepaid taxi, z których się płaci i oni tam przydzielają taksówkę. Wymieniłem jakieś tam pieniądze drobne na rupie. I podszedłem do tego okienka, powiedziałem dokąd chcę jechać, pan powiedział cenę 400 rupii, wyciągnąłem 500, mu dałem, gdzieś tam się rozglądam, czekam na resztę. Patrzę do tego okienka, bo ta reszta coś nie nadchodzi, on tak na mnie wyczekująco patrzy, pokazuje mi stówę, że dałem mu tylko stówę. A byłem pewien, że dałem mu tylko 500, bo miałem raptem ze 4 500 i nic więcej. No ale w tym momencie już jakby taki pierwszy taki szok, że ale co teraz mam zrobić? Właściwie mam się kłócić o te pieniądze, nie kłócić, no i dobra, zapłaciłem jeszcze raz, czyli jakby byłem już parę stów stratny i to była moja taka pierwsza przygoda z naciągactwem indyjskim. Oczywiście później też zdarzały się jeszcze inne historie, które może później się uda opowiedzieć. Ale to nie zatarło takiego wrażenia pozytywnego o Indiach, dlatego że jak później już rzeczywiście wyszliśmy najpierw w Delhi, Delhi nie jest moim zdaniem za ciekawe, ale później jak pojeździliśmy po tych paru miejscach, to rzeczywiście te Indie zaczęły się obracać do nas takimi kartami właśnie kolorowymi. No i z całą gamą wszystkiego, po Indiach można jeździć mnóstwo czasu, żeby zobaczyć to wszystko, co w Indiach jest, a w Indiach jest dosłownie wszystko. No ale to tak, bo miałeś w związku z tym, nie wiem, czy chcesz ostrzec podróżników, nie jedźcie do Indii, albo bądźcie czujni, uważni, bo was oszukają zaraz na lotnisku na dzień dobry? Można powiedzieć, że bądźcie czujni, zwłaszcza na taki, bo to jest bardzo popularny sposób, oszustwa, które oni stosują. Drugą taką przygodę podobną miałem w Bombaju. Czy w Mumbai, gdzie poleciałem z moim synem i stamtąd lecieliśmy dalej, natomiast nie miałem wykupionego biletu. Gdzieś w nocy tak samo kupowałem bilet i wymieniałem pieniądze i ktoś gdzieś mnie zawiózł, ile pieniędzy, tyle i tyle. I miałem bardzo podobną historię z wymienianiem dolarów. Odbywało się to wszystko w samochodzie. Dostałem, 300 dolarów, no to tam było ileś tam kilkanaście tysięcy rupii, 18 tysięcy bodajże, dostałem rupię do ręki, daję 300 dolarów, za chwilę oni się odwracają do mnie i mówią, że ale tu jest tylko 100 i 20. Natomiast ja już znałem ten numer, więc no oczywiście było trochę gorąco, natomiast gdzieś tam jechaliśmy do jakiegoś biura takiego bardziej oficjalnego. Tam człowiek z tego biura się zainteresował, co się dzieje, ja mu powiedziałem, o co chodzi i chyba to jest taka procedura, która się tam po prostu zdarza, dlatego że on się wystraszył, on był pracownikiem lotniska w jakiś tam sposób i pogonił tych ludzi, także skończyło się to wszystko dobrze. Czyli jak uniknąć takiej sytuacji w ogóle? Jest jakaś metoda sprawdzona, żeby... No metoda dać... chyba jedynie taka, że rzeczywiście dając pieniądze, pokazujemy te pieniądze, co dajemy i ktoś nam po prostu przytakuje, że tu jest 100, tu jest 2, tu jest 3, dziękuję, mamy 300 i jesteśmy, jakby nie lepiej wymieniać pieniędzy w jakimś rządowym... Może lepiej, ale czasami jest tak, że no jesteśmy w takiej sytuacji, że coś gdzieś musimy, no zresztą tak jak pokazuje sytuacja, tu wymieniamy pieniądze, a tam w jak najbardziej rządowym miejscu kupujemy taksówkę i bywa to różnie. Nie ma pewności. Mhm. No dobra, no ale byłeś tak, no to była taka pierwsza podróż, pierwsza Twoja podróż do Indii. Jakby wiem, że, no bo opowiadałeś mi to wcześniej, że jakby specjalizujesz się, jeśli można tak powiedzieć, w podróżowaniu nieutartymi szlakami, czyli no bo tak, utartymi szlakami to ja rozumiem, jeżeli ktoś jedzie do Indii, no to standardowo jest Czerwony Fort w Delhi, brama Indii w Delhi, czy Agra i Taj Mahal, może jakieś pałace w Rajasthanie, czy w Jaipur. Standardowo Varanasi. Może Varanasi, może Rishikesh, to już tak bardziej ambitnych, no ale wiem, że podróżowałeś po tych miejscach takich, które w przewodnikach turystycznych nie występują raczej. Tak, i bardzo sobie cenię właśnie takie momenty i takie podróże, jak to mówią Anglicy, off the beaten track, czyli rzeczywiście poza tym, co opisuje przewodnik. Te miejsca, które są opisane, te, które wymieniłeś, oczywiście też warto zobaczyć, chociaż raz w życiu pewnie doświadczyć tej atmosfery, czy Taj Mahalu, który zresztą bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Wahałem się bardzo, czy pójść, czy nie. Poszedłem wcześniej rano, okazało się, że w ogóle super przewodnik i bardzo fajnie nam to przedstawił. Czy Varanasi, bo z tym klimatem, tak naprawdę no jest to takie miejsce jedyne w swoim rodzaju, ale podróże takie poza utartymi szlakami mają to do siebie, że tam spotykamy zupełnie innych ludzi i ci ludzie mają takie zupełnie inne nastawienie. Bardzo często jest tak, że w miejscach bardzo typowo turystycznych, nie jest żadną tajemnicą, no, jesteśmy turystami i wszyscy chcą ten fakt jakoś wykorzystać. Poza tym jest bardzo dużo ludzi podobnych do nas, więc jest tłum, jest gęsto i to są takie Indie trochę, no trochę takie przefiltrowane, takie turystyczne, trochę komercyjne, można też tak powiedzieć, że jesteśmy takim trochę chodzącym portfelem, tak jesteśmy postrzegani. Natomiast no, w tym roku byłem w Gudżaracie. Do Gudżaratu przyjeżdża bardzo mało turystów, z tego co wiem, tam są dwa takie praktycznie miejsca, które są na ścieżce turystycznej, jeden to jest Palitana, to jest taki kompleks świątyń dżinijskich, a drugie miejsce to jest Diu, to jest taka wyspa, trochę podobne jest to do Goa. Natomiast w Palitanie byłem, natomiast później stała się rzecz zupełnie ciekawa, bo wsiedliśmy w pojazd jadący nad morze zupełnie do jakiejś miejscowości, gdzie w ogóle nie była opisana. I tam się zdarzyły niesamowite rzeczy, bo ci ludzie rzeczywiście chyba pierwszy raz widzieli białego człowieka i oni byli bardzo zaciekawieni, ale w taki pozytywny sposób. Oni byli bardzo otwarci. Bardzo niewiele osób mówiło po angielsku. Praktycznie nikt tam nie mówił po angielsku. Tam trzeba było, nie wiem, przez pół godziny poruszaliśmy się po miasteczku i wreszcie ktoś coś próbował zagadać. Ale mimo to gesty, uśmiechy wystarczały za całą rozmowę. Wszystkiego można się dowiedzieć tak naprawdę na migi, co potrzebujemy. I dla nas było to bardzo takie rzeczywiście doświadczenie, no tak jakby dotykasz czegoś takiego dziewiczego, że jest to taki teren, gdzie ci ludzie nie są skażeni właśnie tym, że nie proszą o pieniądze, nie żebrzą, nie ma żadnych takich właśnie nachalnych próśb, wręcz przeciwnie, jesteś traktowany rzeczywiście jak gość, ktoś cię poczęstuje, nie wiem, herbatą, nie chce za to pieniędzy, ktoś coś ci przyniesie, jakieś owoce, też nic za to nie chce. Oczywiście to nie jest tak, że chodzimy i staramy się na tym żerować, bo no, też nie na tym polega. Ale to pokazuje, że ci ludzie są tak naprawdę gdzieś tam w środku bardzo czyści i ciekawi tego też, co my ze sobą niesiemy. I byliśmy, mam wrażenie, być może nawet większą atrakcją dla nich niż oni dla nas. Ma to też te swoje minusy, bo w pewnym momencie zaczęły się fotki, nie? Selfie, jedna, druga, trzecia, piąta i tak po pewnym czasie rzeczywiście czujesz się jak taki celebryta. Nie do końca wiesz tak naprawdę, co z tym zrobić, pół godziny i masz dość może tej strony, ale też jest tak, że wszyscy po pewnym czasie, jeżeli jesteś w jednym miejscu, to się tym nasycą i robi się taka przestrzeń na takie właśnie delikatne zbliżanie się, a jeżeli się znajdzie ktoś, kto mówi po angielsku, to można rzeczywiście z takiej rozmowy czegoś się o tych ludziach ciekawego dowiedzieć. I trafiliśmy też do takiej miejscowości, gdzie odbywały się jakieś rytuały, kompletnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Dowiedzieliśmy się tak bardzo oględnie, bardzo pokrótce, dopiero później na drugi dzień w drodze, w autobusie znalazł się ktoś, kto tam mówił nieźle po angielsku i nam wytłumaczył, o co to wszystko chodziło. Co to były za rytuały? To były rytuały związane z Almas, to był Nów Księżyca. Tak, jaka to była rytuał? Jak to miesiąc? To był Kartik teraz. To było niedawno, to było w październiku. To było w październiku. Były jakieś zwyczaje, obwiązywanie jakimś sznurem drzew, chodzenie, jakieś niesamowite historie. No więc tak, więc tam na pewno czekają na nas przygody, takie, które w takich bardzo turystycznych miejscach na nas nie czekają, tu czekają inne przygody. Ale tam jest to jakieś takie bardziej, można się bardziej zbliżyć do tego człowieka. No tutaj w takim Varanasi jednak wszyscy patrzą przez pryzmat rzeczywiście turystyczny, żeby złapać klienta na tą łódkę do tego Gangesu, żeby to jakoś coś dla siebie ugrać. Do hotelu się zabrać. Do hotelu zabrać, jak najbardziej, na jakąś wycieczkę, tu zaproponować, tam zaproponować. No i wiesz, jeżeli wiesz, gdzie co jest mniej więcej i wiesz, co chcesz zobaczyć i odmawiasz tego i tego i tego, bo biorą cię na 2 godziny do rikszy i obwożą cię tu szybko, tu szybko, tu szybko, a ty masz swoje tempo, swoje rzeczy chcesz zobaczyć, no to też tak na ciebie patrzą, no tak, nie dasz im zarobić, no i poza tym, co z ciebie za klient i generalnie nie ma takiego porozumienia. Czyli to lepiej jak podróżować, to lepiej swoim rytmem, swoimi ścieżkami niż takim poganianym trybem wycieczkowym. To zależy, co kto lubi, nie? To jest tak, że jak rzeczywiście masz czas i masz taką otwartość, to można w Indiach można usiąść na ulicy, na krawężniku i spędzić w ten sposób kilka ładnych godzin, obserwując to życie. Czasami ktoś do Ciebie podejdzie, wywiąże się jakaś rozmowa. Natomiast jeżeli potrzebujesz coś pozwiedzać, masz mało czasu, to jak najbardziej taka wycieczka z przewodnikiem. Wejdziesz tam, gdzie prawdopodobnie nie trafisz inaczej i pokażą Ci, opowiedzą Ci takie rzeczy, które inaczej nie usłyszysz. Jest to inny sposób podróżowania. Dla każdego coś miłego. Miałeś tą przygodę z tym hotelem. To w tym Gudżaracie było? Czy to jakieś jeszcze? Z tym hotelem? No, pokazywałeś zdjęcia się na Facebooku tam z tymi poduszkami na końcu. Tak, to było dokładnie w tej miejscowości. To była miejscowość Gopinat nad oceanem. No i opowiedz to, bo to jest dość ciekawa historia. Tam, gdzie trafiliśmy, trafiliśmy tam właśnie. W ogóle pojechaliśmy tam tylko zobaczyć, jak tam jest. I mieliśmy tam być może z godzinę, może z 2. Okazało się, że właśnie zjeżdżają się ludzie z okolicznych wsi, miejscowości. Bardzo dużo kolorów, barwne postacie. No i zrobiło się bardzo ciekawie, czas mijał bardzo szybko, nagle się okazało, że jest już w ogóle po południu i tak trzeba by się rozejrzeć może jednak za jakimś noclegiem. I zapytaliśmy takiego chłopaczka, jedynego praktycznie, który mówił cokolwiek po angielsku, czy jest tu gdzieś spać. Tak, tu jest guest house, mówi, tu jest guest house, jest tu, ale to musicie iść tu. No dobra, zaczęło się ciekawie, bardzo niedaleko było biuro tego guest house'u, nazwijmy to, siedziały tam 3. Bo to nawet nie hotel, tylko... Tak, w ogóle nie było tam zresztą żadnych napisów, że to jest guest house. Wyglądało to trochę jak taki stary, zaniedbany pałac. Tam były w ogóle jakieś napisy po angielsku w tym miejscu, czy wszystko było... Nic tam nie było po angielsku. Nic nie było po angielsku. Nie, tam po angielsku absolutnie nie było nic. Wchodzimy, siedzi takich 3 panów, zostali nam przedstawieni, jeden to był dyrektor, drugi menadżer, a trzeci nie wiem kto. I w każdym razie mieli jakieś biurka, telefon i generalnie nic się nie działo. Nie wiem, co oni tam robili. No ale zapytaliśmy o ten nocleg, o pokój. No więc dostaliśmy na wejście pytanie, że a tak, oczywiście pokój jest, ale czy chcemy z klimatyzacją, czy bez? No bo z klimatyzacją jest zawsze droższy. I klimatyzacja generalnie nie jest potrzebna, wiatrak zawsze wystarcza, więc mówię, dobra, bez... To jeszcze październik, także chyba nie bardzo gorąco. Tak, jeszcze nie... Czy już nie bardzo gorąco? No więc dobra, zaprowadzili nas do takiego pokoju, no standard indyjski, jak to w Indiach, taki sobie. Toaleta europejska, czy na tak zwanego małysza? Na kucaka, na małysza zdecydowanie, natomiast no jest jakieś łóżko, no trochę brudne jak to w Indiach. w tych takich tańszych lokalach. No ale zaglądamy do łazienki, no nie ma kranu. W ogóle nie to, że wody nie ma, tylko nie ma w ogóle kranu, jest tylko dziura po kranie w ścianie. Oni w międzyczasie gdzieś się zmyli, więc biegniemy, mówimy, że, no, że pokój ok, może mógłby być, no ale nie ma kranu. A oni mówią, wody nie ma. Nie, kranu. Jak to kranu nie ma? No idą sprawdzać, patrzą, o kurczę, no rzeczywiście nie ma kranu, nie? I mówią, co zrobić? No to jakiś inny pokój. No to szybko, po klucze. Szukają jakichś kluczy. Minęło tam 15, 20, 25 minut. Biorą w końcu jakiś pęk kluczy, idziemy do innego budynku i tam zaczynają nam pokazywać na piętrze jakieś pokoje. Pierwszy pokój, no jest łazienka, jest łóżko, wszystko jest, ale nie działa wiatrak. Drugi pokój, nie ma wiatraka. Trzeci pokój, coś w łazience nie działa. Czwarty, wszystko jest, ale znowu wiatrak nie działa. I okazało się, że na piętrze nie ma prądu. Na piętrze w ogóle nie ma prądu, więc schodzimy na dół. Na dole, no to pierwszy pokój się coś nie nadaje, drugi nie, trzeci już jest wszystko super. Oni twierdzą, że jest super, ja tak patrzę, co oni robią, oni wynoszą takie puszki z farbami olejnymi. Wchodzę do tego pokoju, no tam jest zapach niemożliwy, taki no po prostu nie zaśniesz albo ból głowy gwarantowany. Więc no ten pokój absolutnie nie. Obejrzeliśmy tych pokoi chyba z 15 w sumie. No i nie ma takiego pokoju, który by się nadawał, no nie mamy jakichś wielkich wymagań, ale żeby rzeczywiście działał wiatrak i żeby była jakakolwiek woda. Więc wracamy do tego naszego pokoju, znaczy do tego naszego budynku, tego pierwszego. No to w ogóle było w drugim budynku... Tak, były dwa takie budynki tak jakby. I oni się tak zastanawiają, co z nami zrobić, nie? No bo ten pokój nie. Ja mówię, no tam były jeszcze inne pokoje tam koło tego naszego. Oni to sami machnęli ręką, mówią, że nie, no te to na pewno nie. No i w pewnym momencie ten jeden kierownik mówi tak, wiecie co, to chodźcie. I on otworzył nam pokój, okazało się, że to jest taki jeszcze jeden pokój, w którym on był, tam się zatrzymał. Więc on nam wpuścił nas do tego pokoju, pozabierał swoje rzeczy częściowo i mówi, to ja pójdę do tego pokoju, co wy nie chcecie, a wy tutaj tą jedną noc się prześpijcie tutaj u mnie. No i tak patrzymy, rzeczywiście łazienka jako taka w miarę jest, łóżko jest, no i tak patrzymy na to łóżko, na tym łóżku są takie trzy brudne poduszki. I tak się zastanawiamy. Takie bardzo brudne. Takie bardzo brudne. I tak zastanawiamy, no którą poduszkę wybrać, nie? Na szczęście jesteśmy przygotowani na takie rzeczy, mamy swoje rzeczy. Natomiast potem się zastanawialiśmy, ciekawe co by nam pokazali, gdybyśmy powiedzieli, że chcemy pokój z klimą. Czyli takie przygody. Takie przygody też. Natomiast no, to wpisane jest podróżowanie po Indiach i no wiadomo, no, jeśli się jeździ po Indiach, po takich miejscach, no trzeba być trochę takiej odporności i na brud, i na szczury. No, są takie historie. Ale to jest taki brud inny niż u nas, czy to jest brud w takim sensie europejskim? Czy to jest po prostu inny brud, no bo jest inny klimat, inna przyroda i inne wszystko. No to jest taki brud, którego się nie sprząta. No jakby to powiedzieć, no to są takie brudne ściany, to są brudne... To jest wszystko brudne. Tam niby jest czasami sprzątane i myte, ale to jest jakiś taki stary brud, jakieś lepkie firany, nie? Oczywiście, że można spać w miejscach czystych, tylko że to się wiąże już z takimi wydatkami dużo większymi i taki wyjazd do Indii przestaje być tani, zaczyna być drogi. To jest tak samo jak z jedzeniem, też można jeść na ulicy. My często jemy na ulicy i praktycznie oczywiście zachowujemy jakąś tam ostrożność, patrzymy czy to jest świeże, czy ludzie mają czyste ręce, jak to robią. Ale oczywiście, że też można chodzić do restauracji i wydać każde pieniądze, natomiast dostanie się mniej więcej to samo, nie? Tylko później, nie? Bo to trzeba się naczekać, więc taki brud... No taki brud trochę inny niż u nas, bym powiedział, taki bardziej zastany, nie? Czyli jak ktoś jest wrażliwy, czuły na takie rzeczy, no to co, polecasz mu do Indii? Też jakaś taka, mam takie doświadczenia z takimi paniami w średnim wieku, które tam przeżywały szok. Czy to raczej jest dla młodych ludzi, backpackersów, czy takich podróżników, studentów? Znaczy, ja podejrzewam, że w Indiach znajdzie się coś dla każdego i to jest tak, że jeżeli ktoś rzeczywiście podróżuje w taki sposób, nie wiem, raczej ma to zorganizowane i raczej woli czysto, to może się śmiało zapisać na wycieczkę do Indii, pojechać i na pewno coś zobaczy i dotknie trochę tych Indii w taki sposób, jaki może. Nie każdy od razu się musi szwendać z plecakiem po brudnych miejscach, bo to też nie jest tak, że ja nagle, nie wiem, gustuję w brudnych miejscach i ja sobie specjalnie takie wybieram, no ale się rzeczy takie po prostu trafiają. No a teraz tak, no tak, byłeś w Indiach parę razy, wiesz, jakieś, nie wiem, jakieś miejsce cię specjalnie poruszyło? Coś fajnego, takie miejsce, że chciałbyś tam jeszcze wrócić? coś było niezwykłego. Nie wiem, czy chciałem jeszcze wrócić, ale chciałem, może powiem taką rzecz o Varanasi, która jest takim chyba jednym z najbardziej znanych miejsc w Indiach z racji tego Gangesu i tych ghatów, tego wszystkiego. Pływałem w Gangesie, to się da. Nie pływałem po tej stronie co wszyscy, tylko można sobie wypożyczyć łódkę, popłynąć na drugą stronę i po drugiej stronie śmiało można się kąpać i jakby nic się nie dzieje. Przynajmniej jestem tego żywym dowodem. A to było nie teraz, tylko 5 lat temu. Nie miałem żadnych sensacji skórnych ani nic takiego. No ale tam jest zawsze, białych intryguje to palenie zwłok nad rzekami, nie? To jest na przykład coś takiego, że trochę nas interesuje, ale nie wiemy jak się zachować, oni nam coś opowiadają, ale to jest to takie, niby nam opowiadają, a tutaj już wyciągają ręce po pieniądze, mówią, że bo to trzeba by się dołożyć do drewna, drewno jest bardzo drogie, kosztuje tyle i tyle, jakieś straszne pieniądze. Nie wolno robić zdjęć oczywiście, no i tak wygląda to tak trochę, nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Natomiast teraz, bo byłem w Indiach i też jechaliśmy do Nepalu, właśnie z Varanasi do góry i tam po drodze jest taka miejscowość, nazywa się Bharhaganj, o ile się nie mylę. I to jest taka miejscowość, gdzie wypadł nam po prostu nocleg, bo tam się po Indiach podróżuje bardzo powoli. Jeśli nie pociągiem, taką całą noc, to tymi autobusami jest koszmar, ale tam do Nepalu jest niedaleko, więc duże tak. Długości, tak. I byliśmy w tym Bharhaganj i tam praktycznie za wiele nie było. Poza tym, że była rzeka, nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywała, inna święta rzeka i nad tą rzeką też odbywały się kremacje. I to była taka sytuacja zupełnie, bo tam zupełnie biali nie zajeżdżają, tam też nikt nie mówi po angielsku, to jest znowu następna taka miejscowość. Ci ludzie byli troszkę inni niż w tym Gudżaracie, oni byli tacy bardziej zamknięci, bardziej z większą rezerwą, ale zdecydowanie nie robili żadnych problemów z niczym, żeby podejść, żeby... Ktoś w końcu trafił się oczywiście, kto mówił po angielsku i tłumaczył nam te zwyczaje, jak to wszystko wygląda. Gdybyśmy chcieli robić zdjęcia, moglibyśmy teraz tam zrobić zdjęcia, film nakręcić, podejrzewam, że wszystko. I to jest właśnie pokazuje to, że być może jeżeli chcemy zobaczyć różne rzeczy związane z Indiami, no to właśnie w Varanasi to nic nie zastąpi tych ghatów pewnie i tej atmosfery Varanasi ogólnie, ale jeśli chodzi o same na przykład ceremonie związane właśnie z kremacją zwłok, są miejsca, gdzie pewnie można to zobaczyć lepiej, bez takiego pośpiechu, bez nachalności, bez tego, że ktoś wyciąga do nas rękę o pieniądze, że ktoś nas przegania, że ktoś tylko patrzy, żeby nam, nie wiem, zabrać aparat i żebyśmy musieli go wykupić, jakieś takie historie. No a w ogóle taki wymiar, nie wiem, duchowy, czy coś, nie wiem, odwiedzać jakieś ashramy albo jakieś miejsca pielgrzymkowe, jakieś, nie wiem, sadów świętych, jakieś takie doświadczenia? Oczywiście tego jest bardzo dużo i na każdym kroku i tak naprawdę nie wiadomo co wybrać, bo oferta jest ogromna i jak idziesz to no tu jest ashram, tu coś śpiewają, tu na ulicy, tu w budynku, tu grają, tu siedzą, tu sadu, tu z brodą, tu żebrzą, tu coś chcą pogadać, tu cię ktoś spróbuje nauczać i tak dalej. Jest tego ogrom. Ja, ponieważ kulturę czy filozofię indyjską spotkałem lat temu 20 kilka i trochę czasu się tym interesowałem, jakby nie mam takiego głodu w sobie, myślę, że on jest na tyle zaspokojony, żeby wybrać sobie swoje ścieżki, którymi chcę chodzić. Ale też jakoś się orientujesz się w tym. Orientuję się w tym, znaczy ja mam swoje... Tak, ja mam swoje ulubione bóstwa indyjskie i gdzie tam zawsze mogę zajrzeć na chwilę i zawsze mi się to podoba. Znam parę mantr, które zawsze mogę z ludźmi pośpiewać i to jest zawsze fajne, natomiast nie mam potrzeby chyba szukać nowych kierunków i nie wiem, doświadczać czegoś właśnie będąc w ashramach, po prostu gdzieś już ten głód mam w sobie zaspokojony. Jakoś tak. Rozumiem. Czyli co, jak do Indii jechać, to co polecasz zobaczyć? Dla kogoś, kto jeszcze tam nie był, a chciałby, albo na co się powinien przygotować, czy czego się spodziewać? Jakaś porada. Jak ktoś nie był. Jak ktoś nie był, no to jak ktoś nie był, bo jak ktoś był, no to już wie. Ale... Zresztą to też zależy, co kogo interesuje w Indiach, dlatego że Indie to jest wszystko, to jest kultura oczywiście, ale to jest też przyroda. Indie są ogromne i to trudno powiedzieć tak naprawdę, co komu polecić, bo czy chcemy, nie wiem, zobaczyć słonie, czy chcemy zobaczyć Himalaje, czy chcemy zobaczyć Ganges i ludzi się tam kąpiących, czy się chcemy wykąpać w tym Gangesie, czy chcemy doświadczyć rzeczywiście jakichś religijnych świąt. możemy pojechać w różne miejsca i doświadczyć. No nie ma, to w zależności, to trzeba by tak sobie odpowiedzieć na pytanie, po co chcemy jechać, czego chcemy zobaczyć i to ukierunkować, zobaczyć ile mamy czasu. Bo to też jest ważne, bo można po Indiach spokojnie jeździć, nie wiem, pół roku z plecakiem i doświadczać wszystkiego, no ale jeżeli mamy dwutygodniowy urlop, to też musimy sobie coś wybrać. I nie ma, że ja coś polecę, że konkretnie to albo konkretnie tam, no bo każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby. Czy nie, że na pierwszy raz to zorganizowana wycieczka, albo pierwszy raz to samemu, albo z kimś, albo... Na pewno fajnie jest, jeżeli jedziemy z kimś, kto już był w Indiach i dobrze się z tym kimś dogadujemy i ona może coś pokazać. Dlatego, że jak się chodzi po Indiach pierwszy raz, to jeżeli ktoś nam pokaże, to jest to łatwiej niż się samo odkrywa. Ale odkrywanie samemu też oczywiście bywa bardzo ekscytujące i możemy odkryć takie rzeczy, jakich tam nikt nie pokaże, nie? To wiadomo. I to są wtedy nasze Indie. Nasze Indie, nasza podróż. Jakoś tam. Czyli co, trzeba jechać do Indii? Trzeba jechać do czasu do czasu. Tak, póki jeszcze rzeczywiście ktoś tam chodzi w sari i w doti, tak, to jeszcze warto. W miarę ceny są, bo to już tanie to już chyba było. Tanie to już tak, jest teraz drożej, to prawda, ale też, no właśnie wraz z racji tego, może nawet tych strojów, tego kolorytu, warto odjeżdżać od tych ośrodków turystycznych i od dużych miast. Dlatego, że na wsiach ta tradycja jeszcze będzie dłużej trwała niż miasta. Miasto jest generalnie zapatrzone, nie? Na świat zachodu. Zwłaszcza duże tam Mumbai czy Delhi czy jakieś... Tak, no właśnie jeżeli jedziemy do Indii i pojedziemy, nie wiem, do Mumbai'u, a potem do Delhi, a potem na Goa, no to pytanie jest tak naprawdę, czy widzieliśmy Indie, gdzie byliśmy. Czy to są Indie, czy to nie są Indie. No jakieś Indie to są, ale Indie mają do zaoferowania dużo więcej. No, a ty byłeś na Goa? Ja przejeżdżałem przez Goa, ja tam nie byłem długo. Przejeżdżałem przez Goa, bo jechałem do Karnataki tamtędy. I to jest tam zupełnie inne, tam nie widziałem żadnych krów na ulicy. Tam jest czysto, tam jest tak, no to była taka kolonia portugalska, nie? Więc zupełnie jest inna zabudowa. Ja tam w ogóle nie czułem, że jestem w Indiach, nie? To jest jakby zupełnie inny świat. Tam dużo białych przyjeżdża, po prostu spędza czas na plaży i tam opala się i tam drinki z parasolką. I taką ma to funkcję, nie? Tak się utarło. Oczywiście jest to pomysł na zarabianie pieniędzy też niemałych dla Hindusów, no ale ja w Indiach szukam czegoś innego. A gdzie jeszcze nie byłeś w Indiach, gdzie byś chciał pojechać? W jakieś miejsce, w którym nie byłeś? Ja nie byłem, no w ogóle nie znam wschodniego wybrzeża Indii od Kalkuty, czy Bengalu, nie byłem nigdy w Bengalu, Kalkuta i tutaj na dół, tam do Madrasu, do Chennai, tak, Orisa. Orisa i Puri. I Puri, które jest siedzibą właśnie jednego z moich ulubionych bóstw indyjskich, Jagannatha. Natomiast do świątyni Jagannatha nie wpuszczają białych, to jest bardzo częsty proceder w Indiach. No i tak czekam, aż zaczną wpuszczać, ale jak się nie doczekam, to pojadę i wejdę jako pierwszy. Tak? Ale to może jest ten festiwal wozów, który jest w czerwcu i wtedy pan Jagannath jest miłosierny i wychodzi na ulicę, więc można go zobaczyć i zakaz jakby nie dotyczy, może... Tak, może to jest jakiś pomysł. Sposób, chociaż jest wtedy rzeczywiście jakieś wielkie tabuny ludzi się tam przewijają wtedy przez Puri. Ja słyszałem właśnie jakieś 2 miliony, 3 miliony ludzi na jednej ulicy. Tak, no. Znaczy jest to jakiś pomysł, na pewno jest to taki, na pewno to jest tak, byłem w Indiach rzeczywiście 4 razy i za każdym razem byłem gdzie indziej. Jedyne miejsca, które mi się powtórzyły, to rzeczywiście Bombaj i Delhi z racji lotów, a potem Varanasi i Vrindavan, to byłem 2 razy. A tak to za każdym razem jestem gdzie indziej i na pewno jeszcze kilka razy na takie miesięczne czy dwumiesięczne wyprawy będę chciał się wybrać. No i tego Ci życzę, żebyś się udał właśnie na wschodnie wybrzeże, zobaczył pana Jagannatha w Puri i Kalkutę. Ja byłem w Kalkucie parę razy, także jest to dość niezwykłe miasto. To była stolica brytyjskich kolonii, w związku z tym taki specyficzny klimat brytyjski. Także życzę Ci tego. To dziękujemy bardzo za oglądnięcie naszego programu. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Kryszna Kirtan. Udostępniajcie nasze filmy na kanale Tomasz Totki Live swoim znajomym. Hariom Tatsat i Jai Shri Radhe. Dzięki.